Sound City w Kids przedstawia. Sound City w Kids przedstawia baśń audio Kopciuszek. Na podstawie baśni Jakoba i Wilhelma Grimmów o tym samym tytule. Żadna z bajek całego świata nie cieszy się takim rozgłosem, jak fantastyczna baśń Grimmów pod tytułem Kopciuszek. Różni różnie opowiadają bajkę, ale my opowiemy ją tak, jak nam ją kiedyś opowiadała poczciwa i nigdy nie zapomniana niania. Za górami, za lasami, a w każdym razie hen, na dalekim wschodzie mieszkała na wsi zamożna wdowa mająca dwie córki i pasierbicę Ruzię. Córki nie były ładne, ale chciały się wszystkim podobać, więc zaniedbując gospodarstwo i pracę domową, cały czas spędzały tylko na strojeniu się przed lustrem i na różnych zabawach. Że zaś panną tym nieustannie potrzebna była służąca do grzania rurek, do prania i prasowania drobiazgów, do czyszczenia bucików i sukien, przeto cały ciężar tej roboty zwalił się na Ruzię, przyrodnią siostrę panien. Matka ich, pomimo całej zamożności, nie mogła podołać wydatkom na wszystkie potrzeby córek, a że wywoływało to zły humor. Przeto pastwiła się nad swoją nieszczęsną pasierbicą Ruzią, która dość często otrzymywała od niej potężnego szturchańca. Ruzia była bardzo ładną, smukłą i zgrabną dziewczyną, ale używana do ciężkiej pracy, często musiała przebywać w kuchni, pilnować garnków, grzebać się w węglach i w ogóle spełniać roboty najpośredniejsze. Zdarzało się więc, że często była zamorusana i tak obdarta jak żebraczka. Od kopcia, jaki czernił jej buzię przez ciągłe przebywanie w kuchni, siostry przezwały ją Kopciuszkiem. I nazwa ta tak się z nią zrosła, że nikt inaczej nie wołał na nią jak: Kopciuszku, daj! Kopciuszku, zrób! Kopciuszku, leć! Kopciuszku, przynieś! Ruzia sama zapomniała swego imienia, ale jednak nie godziła się ze swoim losem. Czuła ona, że jej się dzieje krzywda i nieraz myślała sobie o poprawieniu losu. Że jednak miała serce złote, z pokorą przeto znosiła doznawane przykrości, dogadzając nie tylko macoszej siostrom, ale pamiętając zarazem o domowych zwierzątkach, a nawet o głodnych ptaszkach za oknami domu. Żebraka nigdy nie pominęła, ażeby się z nim kawałkiem suchego chleba nie podzielić. A chorym sąsiadom zawsze umiała tak się przysłużyć, że wszyscy wychwalali jej dobroć. A że ludzie dobrzy zawsze otrzymują nagrodę na tym świecie, przeto nieuznawana przez siostry i macochę Ruzia zdobyła sobie potężną opiekunkę w postaci jednej z czarodziejek, która tylko czekała sposobności, ażeby wywrzeć potęgę swego gniewu na winnych, a niegodziwych. Sposobność ta zdarzyła się właśnie wtedy, gdy monarcha owego państwa, w którym się to działo, postanowił ożenić swojego syna. Syn ten, książę Krasnolicy, miał sobie wybrać dozgonną towarzyszkę życia z liczby dziewcząt całego kraju, które król Ćwieczek, jego ojciec, zaprosił do siebie wraz z rodzinami na wspaniały festyn, tak samo ze sfery niższej, jak i wyższej. Przy rozsyłaniu zaproszeń nie pominięto i macochy Ruzi wraz z jej córkami. Kopciuszkowi serce się z żalu ścisnęło, gdy macocha oświadczyła, że zabierze z sobą tylko dwie córki do dworu, a Ruzia w domu zostanie. Siostry wykpiły Kopciuszka i po prostu pojąć nie mogły takiej bezczelności z jej strony, ażeby taka służąca im dorównać chciała. Cóż było robić? Ruzia zmartwiła się,
ale jak zwykle żale swoje stłumiła w sobie i pokorniutko zaczęła pomagać siostrom w przygotowaniach do balu. Kiedy już panny były prawie gotowe, kiedy z liczby kilkunastu sukienek zdecydowały się wybrać co najwspanialsze, Kopciuszek widząc, że i dla niej jeszcze znalazłaby się piękna suknia, rzecze do macochy. Mamusiu, droga, weź mnie na bal z siostrami. Ach, brudasie jeden, czego ci się znowu zachciewa? Huknęła macocha, uderzywszy dziewczynę w plecy. Pójdziesz, ale najpierw z tego popiołu wybierz mak do czysta. Co mówiąc, wsypała do popiołu maku, wymieszała razem i postawiła przed zapłakanym Kopciuszkiem. Po wyjściu macochy Ruzia zaczęła wybierać mak, ale robota była tak ciężka, że i za rok by jej nie skończyła. Usiadła więc pod oknem i płacze. Na to gołębie, karmione codziennie przez nią, zastukały w okno i mówią: Grochu, Grochu, puść nas, puść, Kopciuszku, to ci pomożemy. Ruzia puściła do kuchni gołąbki, które natychmiast powybierały mak z popiołu i wesoło gruchając sfrunęły znów na dziedziniec. Mamusiu, droga, mak już wybrany! Zawołała Ruzia. Pójdę na bal, pójdę! Co? Ty na bal? A kto by cię tam wpuścił? Zadrwiły z niej siostry. Za mało widocznie wsypałam ci popiołu i maku, rzekła macocha. Bo inaczej całą noc siedzieć byś musiała. My wyjeżdżamy, a jeżeli za powrotem nie zastanę wybranego tego oto maku, to mi się nie pokazuj na oczy. I jeszcze raz oknem wleciały gołąbki i mak z popiołu wybrały, a widząc płacz dziewczyny szepnęły jej na pożegnanie. Grochu, Grochu, niech sobie jadą, a ty siedź cicho. I bądź spokojna. Będziesz na balu. Już my ci to zrobimy, Grochu. Spojrzała wdzięcznym wzrokiem za ptaszkami, wyprawiła siostry z domu i macochę, siadła pod piecem, zamyśliła się i znużona pracą usnęła. Śniła o balu, na który później nie pozwolono. Wtem zrywa się na równe nogi, bo przed jej okiem zabłysło coś złotem i srebrem. Jakaś nieziemska postać stanęła po środku kuchni. Była to Baba Dziwo, czarnoksiężniczka. Młoda i piękna, że oczu od niej trudno było oderwać. Miała wspaniałą, złocistą gwiazdę nad czołem. Całą jej postać otulał niebieski płaszcz srebrem tkany, a brylantami zdobione trzewiczki stopy jej stroiły. W ręce trzymała laskę czarnoksięską, którą dotknęła Kopciuszka. Pójdź ze mną, Kopciuszku, rzekła słodkim głosem. Ubiorę cię i wyślę na dwór królewski. Doszły do jakiegoś dębu, a Baba Dziwo stuknęła w drzewo po trzykroć swoją pałeczką. Dąb się otworzył i oczom olśnionej Ruzi ukazały się piękne, wymarzone szaty. Tak cudne, że chyba cudniejszych nie było na świecie. Pantofelki były jakby szklane, bo były z samych diamentów. W jednej chwili, bez najmniejszego trudu, dziewczyna została umytą, ubraną i wypiękniała tak, że nikt by jej poznać nie mógł. Sama wieszczka zawołała nawet: ach, jakaś ty piękna! O, nie piękniejsza od pani! Rzekła skromnie Kopciuszek i chciała w rączkę pocałować wieszczkę, ale ta zniknęła jej z oczu. Natomiast zajechał śliczny powóz zaprzężony w cztery cudnie przybrane ogiery. Już miała doń wsiąść Ruzia, gdy głos wieszczki dał się słyszeć tuż nad jej uchem. Pamiętaj, że z balu masz do domu wrócić przed północą najpóźniej, bo czary wówczas stracą moc
i obdarta i brudna ukazałabyś się wszystkim na sali. Będę pamiętała, odparł Kopciuszek. Żywo wsiadła do powozu, a rącze ogiery szybko popędziły w dal. Festyn króla Ćwieczka, ojca księcia Krasnolicego, należał do rzędu największych uroczystości, jakie król ten wydał kiedykolwiek w kraju. Ale dziwić się nie można, bo wszak okazja była wyjątkowa. Jego królewska wysokość, książę, następca tronu, królewicz Krasnolicy, wybierał sobie żonę spośród najpowabniejszych panien królestwa. A jednak książę Krasnolicy wzgardził wszystkimi, a natomiast wyróżnił kogo? Naszego ukochanego Kopciuszka. Bo właśnie w chwili, gdy się tańce ogólne rozpocząć miały, piękna nieznajoma wkroczyła na salę balową i od razu powszechną zwróciła na siebie uwagę. Krasnolicy, patrząc na nią, bladł i rumienił się na przemian. Tak wielce był wzruszony. Na razie nie miał odwagi przybliżyć się do niej. Gdy się przemógł jednak, gdy ją poprosił do tańca i gdy pokręcił się z nią dookoła sali, już był tak rozkochany, że nic go od niej nie było w stanie oderwać. Zaraz jął się pytać, skąd jest, z jakiego kraju pochodzi. Ale Kopciuszek uśmiechnęła się tylko, nie zdradzając ani jednym słowem swego pochodzenia. Macocha i siostry wpatrywały się w nią z podziwem i zazdrością, ale ani przypuszczały, że to jest ta sponiewierana Ruzia pozostawiona w domu przed miską maku i popiołu. Czas leciał niepostrzeżenie. Nagle Ruzia spojrzała na zegar. Do północy brakowało zaledwie 5 minut. Przerażona, wysunęła się z rąk królewicza i wybiegła na dziedziniec do swego powozu. Ale śpiesząc się, na progu zgubiła jeden ze szklanych pantofelków i utykając z lekka wpadła do powozu i odjechała do domu. Zaledwie weszła do kuchni, już pozbawiona swych ozdób. Było już parę minut po północy. Usiadła niby do zadanej roboty i wkrótce doczekała się powrotu z balu sióstr i macochy. Chcąc się pochwalić przed Kopciuszkiem, co też to one użyły, jęło opowiadać o cudnej zabawie. Aż nareszcie wspomniały o prześlicznie wystrojonej dziewicy, która przed samą północą uciekła z balu i swą ucieczką wszystkie humory zważyła. Ale to nic, dodała macocha. Król Ćwieczek wydał drugi festyn, a wtedy jedna z was, córeczki drogie, musi dostać koronę. Nazajutrz od samego rana specjalny goniec królewski obiegł wszystkie domy i dworki, szukając właścicielki zagubionego trzewiczka, gdyż królewicz z nią tylko postanowił się ożenić. Niestety, pantofelek nie pasował na żadną nóżkę okolicznych dziewic. Macocha Kopciuszka starała się, o ile możności, wciągnąć pantofelek na nogi swoich kochanych córeczek. Ale było to niepodobieństwem. I już goniec miał dworek wdowy opuścić, gdy wtem spostrzega w kuchni przy piecu jej pasierbicę. A to co za panienka? Zapytuje. To moja pasierbica. Używam ją tylko do pomocy w kuchni, bo i nieładna i rozumu nie posiada. Odparła wdowa niechętnie. To nic nie szkodzi, rzekł goniec. Rozkaz dany mi przez królewicza jest tego rodzaju, że żadnej panienki pomijać nie wolno. Zażądał więc stanowczo, ażeby i pasierbica wdowy przyszła do pokoju i spróbowała włożyć pantofelek. Weszło dziewczątko krokiem pewnym
i choć usmolona, nie zawstydziła się królewskiego sługi, bo praca nikogo nie hańbi. Śmiało wsunęła nóżkę w pantofelek szklany. I o dziwo wszedł i nadał się wyśmienicie. Zdziwiona i ze złości prawie od zmysłów odchodząca macocha i siostry przyrodnie musiały patrzeć bezsilnie, jak zabiedzony kopciuszek, to nieszczęsne, wzgardzone przez nich dziewczę, wsiadła do karety, jak ją powieziono na ślub z królewiczem. Ślub ten odbył się niebawem, a młodzi małżonkowie byli najszczęśliwszymi na kuli ziemskiej. Koniec. Była to baśń audio Kopciuszek. Na podstawie baśni Jakoba i Wilhelma Grimmów o tym samym tytule. Lektor główny Małgorzata Kozak. Lektor pomocniczy Henryk Sirecki. Reżyseria i montaż Hubert Tymiński. Realizacja dźwięku Marek Sirecki. Studio Maratlon. Produkcja Maciej Sztomberek. Autor okładki Paulina Świątek. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sun City w Studio. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.